W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak powstają frytki serwowane w restauracjach McDonald's. Zaczynamy! Krótkie, długie, grube, cienkie, z solą, octem czy keczupem. Istnieją dziesiątki przepisów, jak przygotować i spożywać ten ziemniaczany przysmak. 13 lipca, jak co roku, obchodzimy świętowany na całym świecie Dzień Frytek. Przyjrzymy się, jaką drogę muszą przejść zebrane z pola bulwy, zanim trafią do jednej z najbardziej znanych sieci serwujących tę potrawę. Podobno wymyślili je Belgowie, ale dla wielu smakoszy to właśnie McDonald's smaży frytkowy ideał. Słupki są długie, mają charakterystyczną strukturę i smak. Jak uzyskać ten efekt? Dowiemy się, odwiedzając fabrykę Farm Frites w Lęborku, gdzie od 1995 roku produkowane są frytki dla McDonald's. Najpierw należy dobrać odpowiednie ziemniaki. W tym wypadku to dwie wyselekcjonowane odmiany, których używamy w Polsce. Pochodzą od polskich dostawców z Wielkopolski, Pomorza, Żuław i Kujaw. Cechuje je odpowiednia zawartość suchej masy, jasno-kremowy kolor, miękka, łatwa w obieraniu skórka i podłużny, regularny kształt. Te parametry kontrolowane są w laboratorium. Na linii od ziemniaków oddzielana jest ziemia i kamienie, usuwane przy pomocy wodnego odkamieniacza cyklonowego. Teraz czas na myjkę wstępną. Oczyszczone ziemniaki trafiają do kąpieli solankowej o odpowiedniej gęstości. To ważny test, bo bulwy mające zbyt mało suchej masy wypływają na wierzch. Obieranie ziemniaków odbywa się w obieraczu parowym. Wpuszczana jest do niego para wodna pod ciśnieniem 21 barów na 5 do 11 sekund, co powoduje oderwanie się skórki od ziemniaka. Wydajność imponująca, do 35 ton na godzinę. Obrane ziemniaki przechodzą przez urządzenie ścierające, tak zwaną szczotkarkę, która usuwa pozostałości skórki. Teraz czeka je kolejne mycie i kontrola wizualna przez pracownika usuwającego ziemniaki niespełniające wymagań jakościowych. W celu ułatwienia cięcia ziemniaków z słupki są one zmiękczane za pomocą nowoczesnej technologii wykorzystującej prąd pulsacyjny. Te zmiękczone bulwy są teraz sortowane według długości na 4 grupy i trafiają do sekcji noży tnących. Woda rozpędza ziemniak i kieruje do głowicy, która jest tak zbudowana, aby można było uzyskać kształt frytek. Dalej frytki krótkie, te o długości poniżej 3 cm, eliminowane są na urządzeniu składającym się z zestawu odpowiednich sit. Ten proces zapewnia odpowiednią długość frytek w restauracji. Sortownice optyczne wyposażone w system nowoczesnych kamer eliminują frytki, które posiadają plamki. Odrzuconych frytek się nie marnuje. Służą do wytwarzania płatków ziemniaczanych lub ekologicznej energii. I co ważne, jeśli plamka znajduje się na końcówce frytki, nie jest ona odrzucana, ale skracana i wysyłana do powtórnej weryfikacji. Pocięte i wyselekcjonowane frytki są blanszowane, czyli podgrzewane w ciepłej wodzie. Proces ten pomaga zbudować strukturę frytki, dzięki czemu jest pełna i puszysta. Podczas suszenia odparowuje się nadmiar wody powierzchniowej. Odbywa się to w specjalnym tunelu. Frytki podsmażane są w piecu w temperaturze powyżej 170 stopni Celsjusza. Dzięki temu są potem chrupkie, złociste, a czas ponownego ich przyrządzenia jest krótszy. Podsmażone frytki po usunięciu nadmiaru oleju z powierzchni produktu i wstępnym schłodzeniu do temperatury 85-90 stopni Celsjusza trafiają do tunelu, gdzie są dalej schładzane do temperatury 5 stopni Celsjusza, a następnie zamrażane. Całą operację trzeba przeprowadzić bardzo szybko, aby zapobiec uszkodzeniu produktu przez krystalizującą się wodę. W laboratorium kontroluje się około 40 parametrów frytek, w tym 15 sensorycznych. Inspektorzy jakości badają m.in. smak, strukturę, barwę, zapach i chrupkość. Przyjemna praca. W sterowni natomiast kontrolowane są wszystkie parametry procesu wytwarzania. Zamrożone frytki są powtórnie sortowane według długości. Trafiają na urządzenia odważające odpowiednie porcje, a następnie pakowane. Zamknięta i oznakowana paczka podlega kontroli przy użyciu detektora metalu. Paczki zbyt lekkie są odrzucane. Te, które przejdą ostatnią kontrolę, pakowane są do kartonów i poddawane specjalnym wibracjom, dzięki czemu frytki dokładnie wypełniają karton i nie łamią się. W takiej formie zostaną dostarczone do restauracji. W ciągu jednej sekundy w fabryce Farm Frites produkowanych jest 40 100-gramowych porcji z frytkami. Niezależnie od tego, w której restauracji McDonald's w Polsce kupisz frytki, możesz być pewien, że zawsze pochodzą z Lęborka.